gra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kolejos, ktoś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu, licz się tylko czy ta gra. Kto dziś wygra, ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa, magia w futbolu. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Alessandro, a to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań w FM-ie 2016. Dzisiaj przed nami kolejne spotkanie w ramach naszej grupy w Lidze Europy po porażce ze Sportingiem Lizbona i dosyć nieoczekiwanym zwycięstwie na stadionie w Moskwie ze Spartakiem. Mierzymy się dzisiaj z duńskim Midtjylland, czyli trzecim, teoretycznie najłatwiejszym przeciwnikiem w naszej grupie. No i oczywiście jeszcze kilka słów o tym, co działo się pomiędzy odcinkami. Rozegrałem sobie jedno spotkanie, zremisowane z ze Śląskiem Wrocław u siebie, 1-1, gol Miranesza Pepicza w 13 minucie, w 44 minucie tuż przed przerwą wyrównał Aziz Tetech, a ten sam zawodnik na troszkę ponad kwadrans przed zakończeniem tego meczu wyleciał z boiska z powodu dwóch żółtych kartek, co niestety sprawiło, że no było już nam ciężko strzelić tę zwycięską bramkę. No i mimo tego remisu wciąż jesteśmy liderem w ekstraklasie, mamy tutaj punkt przewagi nad drugą w tabeli zespołem Miedzi Legnica. Jagiellonia Białystok jest na miejscu trzeci, ma do nas dwa oczka straty. No i również zauważmy, że jedno spotkanie rozegrane mamy mniej niż pozostała dwójka goniących nas rywali. No i oczywiście ja już mówiłem wcześniej w tym odcinku poświęconym reprezentacji już o meczu ze Spartakiem Moskwa. Tu tego odcinka nie oglądał, jeszcze raz przypomnę, wygraliśmy z Rosjanami na wyjeździe 4-3 już po 28 minutach. Jak widzicie, prowadziliśmy 4-0, to była wielka sensacja. No i również tutaj później zespół gospodarzy zaczął odrabiać straty za sprawą Quincy'ego Promesa. No i tutaj Holender zdołał nam strzelić 3 gole, ale i tak 3 punkty w Lidze Europy w drugiej kolejce pojechały do Poznania. Później jeszcze dosyć gładkie zwycięstwo 2-0 nad Jagiellonią Białystok na wyjeździe. Sten Fredriksen i Dawid Kownacki strzelali bramki w tamtym spotkaniu. A dzisiaj czekają nas mecze z aż trzech różnych rodzajów rozgrywek, ponieważ najpierw w ramach Ligi Europy mierzymy się z Midtjylland. Jeszcze może zerknijmy, jak wygląda układ w naszej grupie w Lidze Europy. My występujemy w grupie J, tutaj za rywali mamy Sporting, który na razie ma komplet dwóch zwycięstw, Spartaka Moskwa, no i Midtjylland, który na razie bez punktów, dwie porażki Duńczyków, jak widzicie 1-4 na José Alvalade w Lizbonie ze Sportingiem, no i 0-2 u siebie ze Spartakiem Moskwa. Tak więc mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wygrać ten mecz, no i jeszcze tutaj bardziej umocnić się na tym drugim miejscu, kto wie, być może nawet awansować na miejsce pierwsze, nie wiem kto tutaj decyduje tak naprawdę, czy tutaj bezpośrednie mecze, czy też właśnie bramki, za chwilkę sobie to zobaczymy, rewanż, zasady rejestracji składu, zobaczmy sobie faza grupowa, wszystkie grupy, co tutaj decyduje o kolejności, wyniki bezpośrednich spotkań, zatem i tak mamy gorszy bilans na razie meczów ze Sportingiem Lizbona, zatem nawet gdybyśmy tutaj wygrali z Midtjylland, natomiast Spartak Moskwa pokonałby Sporting, no to i tak pozostaniemy na miejscu drugim w naszej grupie, no ale oczywiście i tak mnie by to bardzo zadowolało, ponieważ miejsce drugie i tak na razie daje nam awans do 1/16 finału Ligi Europy. Doskonale pamiętacie, jak było w zeszłym sezonie, tam również w fazie grupowej radziliśmy sobie znakomicie. No niestety później ostatnie dwa mecze przegrane, no i niestety rzutem na taśmę to Lille, a nie my wówczas awansowały wraz z Aston Villą do dalszej fazy rywalizacji. My niestety musieliśmy na fazie grupowej zakończyć nasze występy w europejskich pucharach. Tak więc moi drodzy, ustalmy sobie skład na mecz z Midtjylland. W bramce oczywiście jak zwykle Łukasz Skorupski, Serrao jak widzicie już powraca powoli do zdrowia, natomiast myślę, że dzisiaj spokojnie Christian Karbowski może wystąpić na prawej stronie defensywy, Kieron Grimes i Alessio Dele Monache na środku obrony. Jan Bednarek usiądzie na ławce rezerwowych. Ostatnio Andrzej Dozel, on tutaj grywa w pierwszym składzie. Fajnie się rozwija Anglik, rzeczywiście te jego atrybuty już są dosyć solidne. Spójrzmy, cofnięty, rozgrywający, tutaj naprawdę te atrybuty, które są niejako kluczowe dla tej roli, no rzeczywiście bardzo fajne w przypadku Anglika, spójrzmy, przyjęcie piłki 16, podania, technika, decyzje, no tutaj ustawianie się troszeczkę słabe, współpraca, no ta równowaga również może być troszkę lepsza, no ale widzicie, 4 gwiazdki potencjału, a to jest przecież gracz, który przyszedł do nas za darmo i to z niebyle kąt, bo z Tottenhamu Hotspur, tak więc on tutaj w pierwszym składzie wraz z Tetechem na prawym skrzydle oczywiście nie może zabraknąć Dawida Kownackiego na środku
jako ofensywny środkowy Rafael Barbosa, Sten Fredriksen na lewym skrzydle, natomiast w ataku zobaczymy Mateusza Śliwińskiego, zawodnika, który ostatnio zdobył bramkę dla polskiej reprezentacji do lat 21, za chwilkę wam to pokażę, proszę bardzo. On zdobywa tutaj w ogóle seryjnie bramki dla polskiej kadry młodzieżowej, spójrzmy, z Maltą, dwa trafienia z Armenią, gol również w spotkaniu ze Szwecją 10 dni temu, tak więc naprawdę warto, myślę, dać dzisiaj Mateuszowi Śliwińskiemu szansę od pierwszej minuty, natomiast Adama Buksę posadzimy na ławce rezerwowych. Darko Jeftisz tutaj również już powoli powraca do zdrowia, on już jest niemal w pełni zdrowy, no ale jeszcze słabo z ograniem naszego środkowego pomocnika ze Szwajcarii. Tutaj również już powoli wraca do zdrowia Kamil Jóźwiak, zatem wszyscy ci zawodnicy, którzy od początku tego sezonu byli kontuzjowani, wracają do zdrowia właśnie, zwłaszcza Kamil Jóźwiak, który ma za sobą bardzo długą kontuzję, spójrzmy, zerwane mięśnie brzuchate łydki, 3 miesiące pauzował nasz utalentowany prawoskrzydłowy, który zeszły sezon, zwłaszcza jego początek, może zaliczyć do bardzo udanych. Zatem, moi drodzy, takim składem sobie to spotkanie rozegramy, jeszcze myślę, że Darka Formelle... Przepraszam was bardzo, Darka Formelle możemy posadzić na ławce kosztem Kacpra Wojdaka, no i gramy oczywiście standardową mentalnością, no i rozpoczynamy to spotkanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że uda się dzisiaj zatriumfować w meczu przeciwko Midtjylland i oczywiście z dorobkiem 6 punktów pojedziemy do Danii na mecz właśnie z tym zespołem, z którym właśnie się teraz mierzymy. No i moi drodzy, już za chwilkę przed nami typowania bookmacherów, zobaczymy, kto tutaj jest faworytem tego meczu. Myślę, że to my, tak jest. No nie jest oczywiście to jakieś kursy zdecydowanie na naszą korzyść, no ale jednak mimo wszystko bookmacherzy minimalnie stawiają nas w roli faworyta tego meczu. Midtjylland to zespół, który dysponuje dosyć mocnym składem z kilkoma ciekawymi piłkarzami, m.in. Stefan Okaka, Clement Grenier, Marko Arnautowicz. No to są piłkarze na pewno, którzy doskonale są znani przeciętnemu kibicowi, tak więc no nie czeka na dzisiaj na pewno łatwe zadanie, ale myślę, że damy sobie radę. No już nie takie drużyny ogrywaliśmy w Lidze Europy, przecież wygraliśmy w zeszłym sezonie i z Aston Villą u siebie, i również z Lille, tak więc myślę, że w spotkaniu przeciwko Midtjylland również spokojnie damy radę. Mamy coś do udowodnienia, media pochlebnie się od nas wyrażają, zagrajmy na miarę oczekiwań, takie tutaj słowa skierowałem w szatni do moich zawodników, widzicie, że z tą motywacją dzisiaj bardzo dobrze zmotywowany, kurczę, nie wiem, co mi taka chrypka dzisiaj dopadła, zmotywowany m.in. Mateusz Śliwiński, również tutaj widzicie, że Dawid Kownacki bardzo pozytywnie zareagował na tę rozmowę. Mam nadzieję, że to odbije się na ich dobrej formie w dzisiejszym meczu. Rozpoczynamy my oczywiście w strojach niebieskich, natomiast goście z Midtjylland w strojach czerwonych i czerwonych spodenkach. Pierwsza akcja, tutaj już próba podania do Włocha Stefano Okaki. Na szczęście tam nasi obrońcy w porę się zorientowali w tym wszystkim i nie dopuścili Włocha do wbiegnięcia w nasze pole karne. Alessio Delle Monache, już Włoch otrzymuje żółtą kartkę, no a zespół Sportingu obejmuje prowadzenie w spotkaniu przeciwko Spartakowi. Uwaga, teraz dobre podanie do Śliwińskiego. Przyjął piłkę gracz wypożyczony z Bayernu Monachium. No niestety teraz dosyć szybko ją stracił. Na szczęście Delle Monache bez błędu. Kownacki, Dawid Kownacki, jeszcze zablokowany. Clement Grenier. Teraz daleka piłka znowu do Okaki. No ale znowu fatalne podanie naszych zawodników, ale jednak znowu przejmujemy. Już po raz trzeci w tej akcji. Uwaga, Barbosa, ależ było groźnie. Świetnie Fredriksen dośrodkował piłkę, no ale tam golkiper gości fantastyczną interwencją wybił piłkę nasz drożny. Jeszcze André Dousel, jeszcze próba dośrodkowania, zablokowany tam przez Mortona był André Dousel, no i niestety rozpoczniemy tylko od rzutu z autu na wysokości pola karnego zespołu Midtjylland. 25 minuta, na razie poza tą jedną bardzo groźną akcją nic się ciekawego nie dzieje, a Sporting już 2-0 prowadzi ze Spartakiem. Dajmy sobie kontrolę oraz zażądajmy więcej od naszych piłkarzy, no bo na razie mało tych akcji ofensywnych konstruujemy. Całkiem dobrze dzisiaj Machibe, ostatnio rzeczywiście młody obrońca z RPA, bardzo dobrze się spisuje, stąd też jego obecność dzisiaj w pierwszym składzie. Uwaga, teraz troszkę złe podanie, po raz kolejny, teraz Ashley Grimes, spokojnie wycofanie do Łukasza Skorupskiego, no i nasz bramkarz teraz wznawia grę, do Sztena Fredriksena, ten świetnie do Dousela, jest Barbosa do Kownackiego, Śliwiński, jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Dawid Kownacki, co zrobi, a niestety stracił piłkę reprezentant
Polski, ale spokojnie tutaj gracze Midtjylland nie potrafią rozegrać futbolówki. Uwaga, teraz Kownacki ładnie się obrócił, Śliwiński po raz kolejny, Hansen, dobra interwencja duńskiego golkipera. No i mieliśmy kolejny raz świetną okazję, jeszcze Fredriksen, Kownacki strzał głową, no ale bardzo dobrze interweniował w tej sytuacji Hansen po strzale naszego zawodnika. Teraz Arnautowicz do Aleksy, Aleksy, Okaka, Okaka, no i to jest niestety bramka dla Midtjylland, 35 minuta, no i były zawodnik AS Romy i Anderlechtu Bruksela, Stefano Okaka, teraz niestety trafia do siatki, 1-0 prowadzą goście z Midtjylland. No i uwaga, bo już próbujemy odpowiedzieć, Barbosa, Kownacki, jaka decyzja arbitra, rzut karny, Team Sparv faulował naszego prawoskrzydłowego, no i sam poszkodowany teraz będzie chciał wymierzyć sprawiedliwość. Dawid Kownacki podchodzi do jedenastki wobec tutaj nieobecności etatowego wykonawcy karnych, czyli Jefticza. Kownacki, no i na szczęście trafił do siatki, mimo że tam Hansen wyczuł jego intencje, no to jednak strzał nie do obrony Dawida Kownackiego, 1-1, rzut karny wykorzystany przez naszego prawoskrzydłowego, no i mamy, moi drodzy, 1-1 w tym meczu, no i taki wynik utrzymuje się do przerwy. Teraz może powiemy naszym piłkarzom, że jesteśmy głęboko rozczarowani, bo rzeczywiście spodziewałem się dużo lepszej mimo wszystko gry mojego zespołu w dzisiejszym meczu. Rafael Barbosa, jemu również powiemy, że nie jesteśmy zadowoleni z jego gry, to samo w przypadku Aziza Teteha, mimo że ci zawodnicy grają bardzo przyzwoicie, no to jednak oczywiście taką krytyką myślę, że warto będzie ich zmotywować. Kieran Grimes na razie najlepszym naszym piłkarzem, 7,1, taka ocena tutaj naszego młodego Anglika wypożyczonego z Newcastle, zatem wznawiamy to spotkanie, druga połowa meczu przed nami. No i oczywiście rozpocznie nasz zespół Krystian Karbowski teraz, ale oczywiście tej pierwszej akcji gra nam nie pokazała. Spójrzmy, Andre Dozel dzisiaj dosyć słabo się spisuje. Myślę, że to jest pierwszy zawodnik do zmiany, a Sporting strzelał z trzeciego gola zespołowi Spartaka. Yuri Mamute tutaj popisuje się hat-trickiem, Brazylijczyk. Natomiast no, my cały czas tutaj remisujemy na stadionie w Poznaniu z Midtjylland z 1-1. No i teraz czas na zmianę. Darko Jeftić w miejsce Andre Dozela. Na razie tylko ta jedna roszada w naszym zespole. Darko Jeftić w ostatnim czasie naprawdę wysoka forma Szwajcara, no ale później doznał kontuzji niestety, no i teraz powraca do zdrowia były zawodnik Bazylei, no i teraz mam nadzieję, że coś ciekawego wprowadzi do gry naszego zespołu. Uwaga, Łukasz Skorupski, daleki wykop naszego bramkarza, teraz piłka w kierunku Śliwińskiego, niestety niedokładna, Nedelew, teraz spokojnie, Grimes do Łukasza Skorupskiego, nasz trzeci bramkarz w reprezentacji. Uwaga, teraz Śliwiński próbował zagrywać głową, jeszcze Fredriksen, ładne wyjście do piłki, Fredriksen, Darko Jeftić, Aziz Teteh, uwaga, Barbosa obok bramki, kolejna znakomita okazja zmarnowana przez Portugalczyka. No i mamy corner, Fredriksen, Darko Jeftić, dośrodkowanie i bramka Aziza Teteha, drugi gol w drugim meczu z rzędu zdobyty przez gracza z Gany. No oczywiście w poprzednim meczu ze Śląskiem dostał czerwoną kartkę, no a teraz daje nam oczywiście prowadzenie 2-1, Aziz Teteh, asysta rezerwowego Darko Jefticza. No i mamy w taki oto sposób 2-1, kolejna zmiana. Teraz oczywiście boisko opuści Barbosa. No dzisiaj duża nieskuteczność Portugalczyka, w jego miejsce Brazylijczyk Nathan zamelduje się na placu gry, były zawodnik Vitesse Arnhem, były piłkarz również Chelsea, no w Chelsea w zasadzie sobie nie pograł, cały czas wypożyczany był do Vitesse, no i z wolnego transferu przyszedł do Lecha Poznań. 85 minuta, jeszcze tutaj zagramy sobie już kontratakiem, mam nadzieję, że tutaj jeszcze Midtjylland nie zaskoczy nam jakąś groźną akcją. Jeftić ładnie do Fredriksena, ten ma sporo miejsca, Fredriksen, Kownacki, ależ teraz kapitalna interwencja Hansena, no świetnie, tam świetną paradą popisał się Duńczyk po strzale Kownackiego, jeszcze piłka w pole karne od Macibe do Fredriksena, no ale niestety to podanie nie doszło do naszego lewoskrzydłowego wypożyczonego z Realu Madryt. Ostatnia zmiana, dzisiaj Adam Buksa za Mateusza Śliwińskiego. No i Mateusz Śliwiński, no dzisiaj kilka razy pokazał się, no ale gola niestety w tym meczu nie strzelił, tak więc
na ostatnie minuty tego meczu. Adam Buksa dostanie szansę właśnie w miejsce Śliwińskiego. Teraz Kownacki, Nathan, Buksa, 3-1, ależ pięknie to wykończył. Kapitalne też podanie Nathana. No i dobijamy tutaj zespół Midtjylland. Akcja dwójki rezerwowych. Nathan podawał, a Adam Buksa zdobył bramkę na 3-1. Jeszcze okazja tutaj gości, ale arbiter już to spotkanie kończy. 3-1 wygrywamy z Midtjylland. Pewny triumf na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. No i oczywiście możemy być zadowoleni. Spójrzmy, Kieran Grimes, świetny występ. Dzisiaj Aziz Tetteh uznany za piłkarza meczu. On zdobył bramkę, która dała nam prowadzenie. Również bardzo dobry występ rezerwowych. Darko Jeftić i Nathan spisali się świetnie. No i Adam Buksa zdobył dzisiaj bramkę. Tak więc no, miałem nosa wprowadzając takich, a nie innych zawodników na plac gry. Tak zatem wygląda tabela grupy J po 3 kolejkach w Lidze Europy. Prowadzi z kompletem punktów Sporting. Na drugim miejscu jesteśmy my. Mamy już 2 zwycięstwa na koncie. Potem Spartak na miejscu trzecim, Midtjylland na razie bez punktów, 3 porażki zespołu z Danii. Tak więc moi drodzy, wygrywamy, możemy się cieszyć. Tak więc konferencja prasowa jeszcze po tym meczu, gdybym ja prowadził mecz, też podyktowałbym karnego. Odpowiedzialność za nieudany początek biorę na siebie. Otrzymamy kolejne 1,5 miliona złotych za zwycięstwo przeciwko Midtjylland. No i oczywiście potwierdzenie faktu, że to Aziz Tetteh został najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Tak więc moi drodzy, za nami pierwszy mecz w Lidze Europy, a teraz przenosimy się do Szczecina na mecz ligowy z Pogonią. Zatem moi drodzy, zaledwie 3 dni po spotkaniu Ligi Europy z Midtjylland wygranym 3-1. Kolejny mecz, tym razem w lidze, mierzymy się na wyjeździe z 14 zespołem ligowej tabeli, czyli Pogonią Szczecin. Na razie Portowcy po 12 kolejkach mają na koncie 10 punktów. My oczywiście straciliśmy nasze prowadzenie po zwycięstwie Jagiellonii 1-0 nad Krakowią, jednak oczywiście zespół z Białegostoku ma 2 mecze rozegrane więcej aniżeli my. No i oczywiście mam nadzieję, że już po meczu z Pogonią powrócimy na pozycję lidera Ekstraklasy. Tutaj spójrzmy, ostatnio bardzo napięty mamy ten kalendarz. Spójrzmy, Midtjylland 21 października, 24 Pogoń Szczecin, a już za kolejne 3 dni czeka nas mecz Pucharu Polski z Lechią Gdańsk, no i za kolejne 3 mecze z Wisłą Płock i za kolejne 4 z Midtjylland. Tak więc no cały czas tutaj widzicie bardzo napięty ten kalendarz, aż tutaj do meczu z Krakowią, gdzie po meczu z zespołem Pasów czeka nas aż 10 dni przerwy, przerwa na reprezentację i później mecz wyjazdowy, właśnie rewanżowy w Pucharze Polski z drużyną Lechii Gdańsk. Tak więc moi drodzy, musimy tutaj oczywiście mieć silną kadrę, dosyć szeroką, aby móc podołać właśnie zadaniu gry co 3 dni. Tak więc teraz oczywiście, jak widzicie, sporo zmian w porównaniu z poprzednim meczem z Midtjylland. Zatem w bramce rozpocznie Łukasz Skorupski, dalej Serrao, który powraca do zdrowia po kontuzji, Bednarek i Dela Monake, to będzie linia defensywna, Kamil Szubertowski zagra na lewej stronie obrony, w środku Bartek Kapustka dla takiej nietypowej dla siebie roli środkowego pomocnika. Tutaj Darko Jeftić jako wysunięty rozgrywający, Formella, Fredriksen, Rafael Barbosa i Mateusz Śliwiński. Taki skład wydelegowałem na to spotkanie. Jeszcze zanim przejdziemy do tego meczu, warto zwrócić uwagę na moją młodzieżówkę, ponieważ ostatnio sobie na to patrzyłem. No i zerknijmy tutaj, to jest właśnie moja drużyna do lat 18. Spójrzmy, oczywiście prowadzimy w swojej lidze. No i widzicie, że ostatnie 4 sezony kończyliśmy na pierwszym miejscu. Nasza drużyna do lat 18 kończyła na pierwszym miejscu, zatem to świadczy oczywiście o tym, że no, nie chwaląc się, mamy chyba najlepszą akademię w Polsce. Tak więc spójrzmy, 4 mistrzostwa z rzędu, nie wzięły się absolutnie przypadkowo. Teraz już 4 punkty przewagi nasza młodzieżówka ma nad Zagłębiem Lubin, zatem myślę, że może szykować się kolejne mistrzostwo. Spójrzmy tutaj kilku naprawdę bardzo ciekawych zawodników, m.in. Michał Ślusarski, to jest fantastyczny Newgen, który myślę świetnie się rozwinie, ma bardzo dobry potencjał ten młody napastnik, może już wkrótce będzie dostawał szansę debiutu w pierwszej drużynie poznańskiego Lecha. Również tutaj myślę, że Krzysztof Gumny to jest zawodnik, który również na razie bardzo fajnie się nam tutaj rozwija. 18-latek, również Mateusz Mielcarz, to jest zawodnik, który może w przyszłości być dobrym zawodnikiem. 16 lat ma na razie ten chłopak. No jest jeszcze kilku zawodników, m.in. Robert Gumny, który jest wypożyczony do Belenenses, mimo że ma dopiero 19 lat, już w Portugalii wylądował. Ten zawodnik tutaj pod wodzą Paulo Bento doskonali swoje umiejętności. Tak więc rzeczywiście
Mamy kilku fajnych zawodników, Mateusz Jankowski między innymi również, to jest piłkarz, który może kiedyś być solidnym lewym z obrońcą. No oczywiście już nie liczą tutaj drużyny rezerw, gdzie naprawdę wszyscy wypożyczeni zawodnicy to piłkarze z dużym potencjałem, jak Paweł Kaczmarek, tutaj spójrzmy, 4 gwiazdki potencjału, Wisła Kraków, Artur Owczarek, również 4 gwiazdki potencjału, Miedź Legnica, tak więc ci zawodnicy już grają w solidnych polskich klubach, tutaj wielu napastników, ponieważ no tutaj widzieliście, że słyniemy właśnie z wychowywania doskonałych napastników. Krystian Waszkiewicz, to jest zawodnik Wisły Płock. Patryk Kolendowicz, zawodnik Bytowi Bytów, również świetnie się nam tutaj rozwija, 19-latek. Daniel Schubert, 20 lat, gracz wypożyczony do Podbeskidzia Bielsko-Biała. Przemysław Owczarek, również utalentowany chłopak w Wiśle Płock na wypożyczeniu. Tak więc naprawdę tych wypożyczonych zawodników jest całe multum i oni zamiast tutaj grać w rezerwach Lecha po prostu grają już w ekstra klasie i doskonalą tam swoje umiejętności. Tak więc teraz oczywiście powracamy już do meczu przeciwko drużynie Pogoni Szczecin. Przed chwilą mogliście zobaczyć skład na to spotkanie. Spójrzmy tutaj, troszkę martwi mnie słabe ogranie Portugalczyka Serrao i Darka Formelli, no ale mam nadzieję, że to jakoś negatywnie nie wpłynie na ich grę w dzisiejszym meczu, zatem zgłaszamy zespół, gramy standardową mentalnością, no i oczywiście już za chwilkę przekonamy się, czy zespół Pogoni Szczecin stawi nam dzisiaj jakiś opór. Oczywiście jesteśmy faworytem bezsprzecznie tego spotkania i to zdecydowanym, tak więc mam nadzieję, że tutaj nie będziemy mieli zbyt dużych problemów z ograniem zespołu portowców. Tak więc prosimy tutaj tradycyjnie Iwana Dżurdziewicza o instrukcje dotyczące rywali. Tutaj Przemysław Frankowski, tego zawodnika musimy przypilnować. To samo z Bartłomiejem Pawłowskim. Dwaj zawodnicy znani oczywiście na polskich boiskach. No i Tomane, ten najbardziej wysunięty gracz w zespole Pogoni. Jego również musimy potraktować pressingiem. No i idźcie i zagrajcie jak w poprzednim meczu. Mam nadzieję, że spiszemy się nie gorzej niż w ostatnim spotkaniu przeciwko Midtjylland. Tutaj również motywacja na całkiem fajnym poziomie. No i rozpoczynamy, moi drodzy, spotkanie na stadionie imienia Floriana Krygera w Szczecinie. No i tutaj zobaczymy, czy uda nam się sięgnąć po 3 punkty. Teraz pierwsza strata zaliczona przez Formelle. Uwaga, teraz rusza zespół Pogoni. Tomane teraz pomylił się. Jan Bednarek nie dał rady tam odebrać piłki rywalowi. Uwaga, groźne uderzenie napastnika Pogoni, ale dobra interwencja Łukasza Skorupskiego. Świetnie tam poradził sobie z tym strzałem nasz golkiper. Teraz piłka do Ślimińskiego. Wyprzedził rywali. No i Atiak Sulu fauluje naszego napastnika w polu karnym i mamy 11. No oczywiście, kiedy jest na murawie Darko Jeftisz, to on to jest wyznaczony jako pierwszy do wykonywania rzutów karnych. No i teraz Szwajcar będzie miał szansę na zdobycie swojej kolejnej bramki w tym sezonie Ekstraklasy. Darko Jeftisz podchodzi do wykonania rzutu karnego. To jest 4. minuta gry. Uwaga, Darko Jeftisz! No i nie ma bramki. Ależ to zmarnował Darko Jeftisz. Dobra interwencja Słowika. Niestety nie ma pierwszej bramki dla Lecha. No, zbyt nonszalancko moim zdaniem uderzył Darko Jeftisz tę piłkę. Stąd też oczywiście nie wpadła ona do siatki rywali. No szkoda, szkoda, bo tutaj mogliśmy już na początku ustawić sobie mecz pod siebie, no a tak, wciąż musimy tutaj walczyć o pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No szkoda, bo ten rzut karny tutaj mógł nam dać pewien spokój w dalszej fazie tego meczu. No tak, niestety, znów musimy oczywiście musimy dążyć do strzelenia pierwszej bramki w tym meczu. 13. minuta, już za nami żółta kartka dla Kamila Schubertowskiego. No tutaj oczywiście pytaliście o to, który obrońca ma grać na lewej stronie w następnych meczach reprezentacji, bo Krystian Karbowski został zawieszony przez żółte kartki. No tutaj, tak jak już mówiłem, mam Schubertowskiego, mam również Daniela Dziwniela z Legii. No jest jeszcze kilka opcji oczywiście, tak więc myślę, że w kolejnym zgrupowaniu, na kolejnym zgrupowaniu reprezentacji będę o tym myślał. Na razie nie zaprzątam sobie tym głowy, na razie skupiam się na sprawach związanych właśnie z moją drużyną klubową. Tak więc 25 minut za nami. No, może przestawimy się na ofensywę, aczkolwiek myślę, żeby jeszcze się wstrzymać, żeby jeszcze tutaj nie podejmować zbyt pochopnych decyzji. Uwaga, teraz Pogoń, Kamil Drygas, Tomane, groźnie uderzenie Brazylijczyka. Tomane było groźnie, ale piłka trafiła w poprzeczkę i no na szczęście tutaj Łukasz Skorupski nie dał się pokonać. 35. minuta gry, fatalnie dzisiaj Śliwiński, również bezbarwny występ Sztena Fredriksena. No tutaj Mateusz Śliwiński na pewno taką grą nie przekona mnie do wystawiania go w pierwszym składzie, mimo że rzeczywiście jego atrybuty
są bardzo wysokie, jak na takiego młodego piłkarza, na Nugena. Przecież co by nie mówić, jest to piłkarz sprowadzony przez Bayern Monachium z Zagłębia Lubin. Tak więc to o czym świadczy, no ale na razie nie pokazuje tych swoich wysokich umiejętności Mateusz Silwiński. Może ewentualnie w przerwie zmienimy mu troszeczkę rolę. On tutaj jest jako wysunięty napastnik, damy mu kompletny napastnik, ponieważ to jest jego najlepsza rola. Sten Fredriksen, on tutaj na razie na lewej flance. Tutaj spójrzmy, znowu słabe występy Duńczyka. Również Alessio Dalla Monaca niezbyt pewnie. No ale na razie oczywiście bez zmian personalnych. Tylko możemy powiedzieć naszym zawodnikom, że nie jesteśmy zadowoleni z ich postawy. No świetnie tutaj zmotywowani wszyscy piłkarze. No i rozpoczynamy, moi drodzy, zatem drugą część starcia przeciwko Pogoni. Do przerwy bezbramkowy remis. Jedyną wartą uwagi akcją był właśnie z naszej strony ten niewykorzystany rzut karny przez Darko i Jefticza. Spójrzmy, Formella, Kapustka, Fredriksen, Śliwiński, Jefticz, wszyscy ci zawodnicy dzisiaj słabo się spisują. Dajmy zatem sobie ofensywną mentalność. Spróbujmy zaatakować tutaj zespół Pogoni. No tutaj Serrao naprawdę na razie spisuje się bardzo dobrze. 7-3 ocena Portugalczyka. No i uwaga, bo atakuje Pogoń. Tajt, jest Drygas, Azmun do Zrzemły, ten do Przemysława Frankowskiego. Frankowski, teraz nie dajmy się ograć na boku pola karnego. Uwaga, Frankowski do środkowa, nie Tomane, ale świetnie tam któryś z naszych obrońców, to Jan Bednarek, tak świetnie interweniował. Mateusz Śliwiński świetnie do Barbosy, ten do Fredriksena, jest kolejna jedenastka. Piotr Zrzemło, były piłkarz Wisły, wraca w polu karnym Sztena Fredriksena. No i po raz drugi będzie miał szansę na zdobycie bramki Darko Jefticz. No jeżeli znowu by zmarnował rzut karny, no to oczywiście no na pewno jego ocena byłaby już bardzo niska w tym meczu, no ale takie oczywiście sytuacje również w prawdziwym futbolu się zdarzały. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć w eliminacjach Ligi Mistrzów, w meczu pierwszym pomiędzy Steaua Bukareszt a Manchesterem City, właśnie dwa niewykorzystane rzuty karne przez Aguero. Uwaga, teraz Jefticz, no i trafił do siatki. Na pewno kamień spadł z serca Szwajcarowi. 58 minuta, 1-0 prowadzimy na stadionie w Szczecinie przeciwko Pogoni. No w końcu udało się wykorzystać jedenastkę i zdobyć bramkę w tym meczu. Łukasz Zwoliński zaraz pojawi się na placu gry, również Kamil Klimczak i Kevin Rodriguez. Zatem limit trzech zmian już wykorzystany przez menedżera zespołu szczecińskiej Pogoni. 70 minuta, my również jakieś zmiany sobie tutaj dokonamy. Kamil Jóźwiak po bardzo długiej nieobecności na boisku przywitany na placu gry. On zastępuje tutaj Dariusza Formelle. No widać, że dla Dariusza Formelli ta prawa pomoc to nie jest nominalna pozycja. On tutaj raczej zbyt dobrze się nie spisuje. No i tutaj również myślę, że warto dać szansę Adamowi Buksie w miejsce Mateusza Śliwińskiego. Rzeczywiście Adam Buksa to jest piłkarz, który potrafi no wejść z ławki rezerwowej i zdobyć przecież bramkę, tak jak uczynił to właśnie w ostatnim meczu przeciwko Midtjylland. Teraz Rodriguez. Rodriguez teraz szarżuje. Piłka do Azmuna. Azmum, co zrobi? Teraz szeroko do Klimczaka. Akcja dwójki rezerwowych. Klimczak, ale tam zatrzymany przez naszego zawodnika Kamila Schubertowskiego. Wielkie brawa dla naszego lewego obrońcy. Teraz pojawiają się na placu gry Adam Buksa i Kamil Jóźwiak na ostatnie 20 minut tego meczu. No i Serrao teraz traci piłkę. Portugalczyk, ta trafia do Łukasza Zwolińskiego. Łukasz Zwoliński przyspiesza. Zwoliński, Azmum, ależ teraz kapitalnie Skorupski. Fantastyczna interwencja naszego bramkarza. No tutaj Serrao dał się zaskoczyć, stracił piłkę. Portugalski prawy obrońca wypożyczony z Arsenalu. No ale na szczęście dobra interwencja naszego bramkarza. Azmum jeszcze raz atakuje Pogoń, świetnie Kapustka. Jeszcze tutaj powalczyli zawodnicy Pogoni, ale świetnie odzyskał Darko Jefticz. Jóźwiak, co zrobi do tyłu, do Bednarka. Na razie bez ryzyka grają nasi piłkarze. Kamil Drygas teraz stracił piłkę. Były gracz właśnie naszego Lecha. Jest Fredriksen w polu karnym. Fredriksen Buksa, ajajaj, zablokowany. Miał szansę na strzelenie bramki, miał już piłkę na nodze. Były gracz Lechii Gdańsk, ale został zablokowany przez obrońców Pogoni. Adam Buksa, on jeszcze przy piłce, świetnie do Kapustki. Pustki, no ale gra zatrzymała nam tę akcję. Czas na ostatnią zmianę. Bardzo zmęczony jest już Darko Jefticz. W jego miejsce dzisiaj na placu gry witamy Andre Douzela. Tutaj piłkarz, który niezbyt dobrze spisał się w poprzednim meczu z Midtjylland, zastąpi naszego
strzelca pierwszej bramki, czyli właśnie Darko Jeficza, piłkarza, który dzisiaj nie wykorzystał rzutu karnego, ale przy drugiej próbie już z 11 metrów pokonał bramkarza rywali. No i moi drodzy, mamy ostatnie 4 minuty tego meczu przed nami. Już za chwilkę arbiter nam to spotkanie zakończy. Mam nadzieję, że taki wynik utrzyma się do końca meczu. No i bez wątpienia tutaj Serrao zostanie bohaterem meczu. 7-8 ocena. Bardzo dobrze dzisiaj Portugalczyk się spisał. Ale uwaga, bo jeszcze Rodriguez, jeszcze Bednarek świetnie przejmuje piłkę zaadresowaną do Zwolińskiego. Ostatni gwizdek wygrywamy skromnie na stadionie imienia Floriana Krygera w Szczecinie z Pogonią. 1-0. Dobra robota, panowie. Tutaj spójrzmy. Z pewnością znaleźli się na szczycie tabeli. Czy sądzi pan, że zdoła się tam zagościć na dłużej? Czemu nie? To nie będzie najłatwiejsze, ale taki właśnie jest futbol. Spójrzmy. No, te statystyki nie jakoś specjalnie na naszą korzyść. Tylko jeden strzał oddaliśmy więcej od zespołu Pogoni. Tyle samo strzałów celnych. No i zwycięstwo 1-0. Rzut karny wykorzystany przez Darko Jefticza sprawił, że sięgnęliśmy w tym meczu po 3 punkty. No i Serrao został uznany za piłkarza tego meczu. Tak więc, zważywszy na jego rolę, jaką odgrywa na boisku, musi zbierać kartki, spisuje się dobrze, to oczywiście o Sztenie Fredriksenie, no i rzecz jasna, wygrywamy i wracamy tym samym na pozycję lidera polskiej ekstraklasy, mimo że mamy jedno spotkanie rozegrane mniej niż zespół wicelidera Jagiellonii Białystok, to i tak mamy 2 punkty przewagi. Tak więc, moi drodzy, tym akcentem kończymy i widzimy się na kolejnym meczu w Pucharze Polski przeciwko Lechii Gdańsk. Moi drodzy, minęły kolejne 3 dni i przed nami kolejne spotkanie, tym razem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski mierzymy się z Gdańską Lechią. No i jak widzicie, jest to mój setny mecz w roli menedżera drużyny Lecha Poznań w oficjalnym spotkaniu, zatem piękny jubileusz, mam nadzieję, że uświetnimy go bardzo dobrym występem. No i już oczywiście na tym etapie rywalizacji, czyli na etapie ćwierćfinału Pucharu Polski, gramy 2 mecze, gramy mecz i rewanż. Spójrzmy na pary inne, które tutaj są w ćwierćfinale, czyli GKS Bełchatów kontra Zawisza, Zagłębie Lubin, czyli triumfator rozgrywek sprzed roku kontra Miedź. Lech, oczywiście my mierzymy się z Lechią, no i Siarka Tarnobrzeg kontra Legia Warszawa. No i oczywiście skład, który przygotowałem sobie na to pierwsze spotkanie. No widzicie, wielu piłkarzy przemęczonych, Serrao, Delemonake, Kapustka, ci piłkarze dzisiaj nie zagrają z powodu zbyt słabej kondycji. Również zawieszeni za kartki są Machibe i Jan Bednarek. Isma Lopez wciąż kontuzjowany, zatem z tych zawodników skorzystać dzisiaj nie możemy. Natomiast możemy skorzystać z następujących piłkarzy. W bramce Patryk Wolański, w linii defensywnej Karbowski, Grimes, Wojtak oraz Schubertowski. W drugiej linii zobaczymy Tetecha, jednak oczywiście Gańczyk jako pomocnik odbierający piłkę. Andre Dozel, Dawid Kownacki, Sztan Fredriksen to są skrzydłowi. Nathan jako ofensywny środkowy, no i Adam Buksa na szpicy. Adam Buksa, który ostatnio z dobrej strony pokazał się w spotkaniu przeciwko Midtjylland, mimo że zagrał tylko kilka minut. No i dzisiaj dostanie szansę na stadionie Inea w Poznaniu od pierwszej minuty. Jak widzicie, 36 ponad tysięcy widzów dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej przyszło oglądać nasz zespół w ramach Pucharu Polski. No oczywiście po zeszłorocznej nieudanej przygodzie właśnie tam bodajże już w drugiej albo w trzeciej rundzie wyeliminowała nas właśnie Gdańska Lechia. No mam nadzieję, że w tym sezonie uda nam się sięgnąć po to trofeum po raz drugi za mojej kadencji. No i to oczywiście pierwszy krok ku temu to jest właśnie wyeliminowanie Lechii Gdańsk w ramach ćwierćfinału. No i oczywiście tutaj jeszcze pytanie odnośnie Darka Formelli. Dlaczego nie znalazł się w składzie? Oczywiście potrzebuje odpoczynku. Jeśli zagramy jak najlepiej, mamy szansę na osiągnięcie wyniku, na jaki nam zależy. Zatem instrukcje dotyczące rywali, tutaj jak zwykle poprosimy o pomoc byłego znakomitego zawodnika Lecha, czyli Iwana Dziurdziewicza. No i motywacja przed tym meczem. Zagrajmy na miarę oczekiwań. Jak widzicie, morale w zespole bardzo wysokie, tak więc mam nadzieję, że przełoży się to na dobrą grę naszej drużyny. Rozpoczynamy, standardowa mentalność, jak zwykle. No i tutaj pierwszy gwizdek arbitra w dzisiejszym spotkaniu przeciwko gdańskiej Lechii. Tradycyjnie gramy w swoich jednolitych niebieskich strojach. Lechia natomiast w jednolitych strojach czerwonych. No i mam nadzieję, że i w dzisiejszym meczu, podobnie jak w dwóch przednich, również sięgniemy po komplet punktów. No w tym meczu akurat tak w przenośni powiem, że komplet punktów, ponieważ jest to mecz na zasadzie systemu pucharowego, tak więc no myślę, że dzisiaj zapewnimy sobie po prostu solidną zaliczkę przed rewanżem w Gdańsku. Uwaga, Paweł Stolarski, świeżo upieczony reprezentant Polski, dośrodkowuje piłkę w pole karne. Teraz dobrze jednak poradzili sobie nasi defensorzy i rozpędza się niczym lokomotywa Dawid Kownacki, Fredriksen, 1-0, Zingerle pokonany, piłka
wstrzona w pole karne przez Dawida Kownackiego, no i wykończona akcja przez Stena Fredriksena i bardzo utalentowany skrzydłowy wypożyczony z madryckiego Realu teraz otwiera wynik meczu na stadionie w Poznaniu. Zingerle już raz w tym meczu dał się pokonać, zobaczymy co będzie w kolejnych akcjach. Ariel Borysiuk, Lenz, teraz do Olinika, Olinik teraz do Lukasa Harasina, teraz Tetech, kolejne bezmyślne zupełnie wejście Aziza Tetecha, no to już nie pierwszy raz właśnie, kiedy w taki sposób Gańczyk kończy spotkanie, no coś musi chyba zrobić, musi chyba udać się do psychiatry rzeczywiście Aziz Tetech, bo już kilkakrotnie nawet w tym sezonie widziałem takie właśnie jego zachowanie, bardzo ostre wejście, osłabiony nasz zespół, no i musimy kończyć mecz w dziesiątkę, Nathan już musi cofnąć się do tyłu, zagrać jako cofnięty rozgrywający obrona, no i niestety moi drodzy, kończymy to spotkanie w 10 po czerwonej karce dla Aziza Tetecha, no to oczywiście zakończy się karą finansową w postaci 2 tygodniówek, bezsprzecznie, zawsze tak czynię, kiedy właśnie piłkarze w taki sposób się zachowują, kiedy oczywiście kończą czerwoną kartką właśnie po 2 żółtych, gdzieś tam po jakichś drobnych faulach, oczywiście nie karam ich karą finansową, a ostrzeżeniem, no ale kiedy oczywiście już właśnie w taki sposób się zachowują, no to innej opcji być nie może. Teraz Maciej Makuszewski, ostry kąt, fantastycznie, teraz, a nie, to nie Wolański interweniował, to po prostu piłka trafiła w słupek, bądź też w boczną siatkę i nie wpadła do siatki naszego zespołu, ależ było teraz groźnie. Jeszcze niestety Adam Buksa złamał palec, no i on za chwilkę będzie musiał opuścić boisko, on tego spotkania również już nie dogra. Tak więc kolejna przykra dla nas informacja. Zatem Mateusz Śliwiński w miejsce Adama Buksy. Druga już zmiana, a nie, przepraszam, pierwsza zmiana dopiero, no ale to już drugi piłkarz, który opuścił boisko, ponieważ czerwoną kartkę oczywiście otrzymał Aziz Tetech. Teraz oczywiście w przerwie mówimy graczom, że nie mogą się zdekoncentrować. Jeszcze musimy tutaj skrytykować Krystiana Karbowskiego, który rzeczywiście słabo spisuje się na tej prawej stronie defensywy. No to nie przystoi reprezentacyjnemu bocznemu obrońcy tak słabo grać. Rzeczywiście lewa flanka to jest jego oczywiście nominalna pozycja, no ale piłkarz ten może grać również na stronie prawej, tak więc również tam go czasami wystawiam. Teraz Dołzal, świetnie odzyskaliśmy piłkę. Ładne odegranie z pierwszej piłki do Śliwińskiego. Ten próba podania do Fredriksena. Jeszcze Kamil Szubertowski, ale niestety nie udało się, ale dobrze Wojdak, teraz do Natana, ten do Szubertowskiego, jeszcze piłka wraca i niestety straciliśmy futbolówkę, zbyt szybko tam próbowaliśmy rozegrać piłkę. Stolarski kapitalnie powalczył, Szubertowski, ależ teraz znakomicie nasz obrońca odzyskał. Teraz piłka do Fredriksena, ten dośrodkowuje Kownacki, ależ tam wyciągnął piłkę Zingerle z linii bramkowej niemal, no i jeszcze próbowaliśmy utrzymać się przy piłce, ale niestety się to nie udało, no wielka, wielka szkoda, bo mieliśmy tam okazję do strzelenia drugiej bramki w meczu z Gdańską Lechią. No wciąż gramy w dziesiątkę, wciąż tutaj na razie dzielnie się bronimy, no ale to będzie tylko kwestia czasu, kiedy Lechia zacznie nas tutaj atakować. Lukas Harasin, teraz świetnie Wojdak, kolejny raz świetna interwencja naszego obrońcy. Teraz Mateusz Śliwiński, dobra okazja, no ale niestety niecelne uderzenie, znaczy celne, ale niestety nie pokonał tutaj Zingerle, nasz napastnik. Teraz rzut rożny, kolejne dośrodkowanie Andre Dozel, no ale niestety nie było już strzału ze strony Stena Fredriksena, no było naprawdę groźnie pod bramką Lechii. Uwaga, teraz Serafin, świetnie Dozel, Śliwiński po raz kolejny przyjmuje tutaj piłkę, jednak jest osamotniony, pędzą już mu w sukursy pozostali piłkarze. Fredriksen do Szubertowskiego, Szubertowski, Kownacki, aj zablokowany tam w ostatniej chwili przez któregoś z obrońców Lechii, ależ to było teraz groźna akcja. Lenz tam był tym piłkarzem, który blokował, no i teraz Zingerle dobrze interweniuje po strzale Dawida Kownackiego. Teraz Karol Mazur na plac gry w miejsce Denisa Olinika. No my również za chwilkę zastanowimy się nad takimi zmianami. Myślę, że Andre Dozel z żółtą kartką powinien opuścić boisko. Spójrzmy, czy mamy w ogóle jeszcze jakieś opcje w defensywie. Może o tym za chwilę, bo Serafin, dośrodkowanie, kolejny piłkarz, którego powoływałem do reprezentacji Polski. Teraz do Mazura, Mazur, uwaga, Harasin, niestety niepilnowany na 11 metrze Słowak, 1-1 po strzale Lukasa Harasina. No naprawdę ten gol bardzo nam komplikuje sytuację, bo w tym momencie mamy remis 1-1. Przed nami jeszcze 15 minut, teraz Hiczan w miejsce Macieja Makuszewskiego, no a my jeszcze jakieś roszady sobie tutaj na pewno dokonamy. Na boisku wprowadzimy Darko Jefticza w miejsce Andre Dozela.
No i Formella za Fredriksena. Czy to będzie dobra zmiana? No nie, na razie sobie z tą trzecią zmianą jeszcze poczekamy. Na razie tylko ta druga, Darko Jeftić na placu gry. On oczywiście nie tylko z akcji, ale również ze stałych fragmentów potrafi strzelić bramkę. Karbowski, teraz aut na wysokości pola karnego. Jest okazja, Fredriksen, jest bramka, 2-1. Po raz drugi w tym meczu Duńczyk trafia do siatki, wyprzedził teraz Pawła Stolarskiego, Sten Fredriksen i takim już wślizgiem należąco pokonał Zingerle. Świetna akcja, dośrodkowanie Kownackiego i gol zdobyty przez Sztena Fredriksena. No i w takich okolicznościach mamy bramkę na 2-1. Jeszcze jedna zmiana, tutaj już Formella zmienia oczywiście naszego bohatera dzisiejszego meczu, młodego Duńczyka, który zasłużył na owację na stojąco od kibiców zgromadzonych na stadionie w Poznaniu. Jeszcze Jeftić, jest rzut karny, Sztena Fredriksen jeszcze zanim szedł z boiska dał się sfaulować. No i szansa na trzecią bramkę w tym meczu. Formella już wszedł na plac gry, a Darko Jeftić staje przed szansą zdobycia bramki numer 3 w tym meczu dla naszego zespołu. Jeftić, tak jest, 3-1, pewny strzał Szwajcara. No i tutaj bardzo mocny strzał, nie dał żadnych szans tutaj golkiperowi Lechii na skuteczną interwencję. Mamy zatem 3-1 w meczu z Lechią. No to już jest solidna zaliczka, dwie bramki strzelone mimo gry w dziesiątkę. Piękna końcówka w naszym wykonaniu, Sten Fredriksen bohaterem tego meczu, kapitalny występ młodego gracza z Danii. No i mamy pewne zwycięstwo i pewną zaliczkę przed rewanżem na stadionie w Gdańsku. Zatem moi drodzy, no bardzo możemy być zadowoleni z tego remisu. Tutaj spójrzmy, Siarka Tarnobrzeg zremisowała z Legią 2-2. No a oczywiście Legia gra rewanż u siebie. Zatem no nie wyobrażam sobie, aby drużyna z Warszawy nie awansowała do półfinału. No i my również po tym triumfie 3-1 jesteśmy bardzo bliscy również awansu do jednej drugiej finału tych rozgrywek. Jeszcze konferencja prasowa po tym meczu. Niekiedy piłkarze dają się porwać emocjom. No i oczywiście Aziz Tetteh, wstrzymanie pensji 2 tygodnie, zatwierdź. Rzeczywiście Aziz Tetteh akceptuje karę. No nie ma zbyt wielkiego wyboru. Spójrzmy, dwie bramki, asysta, absolutnie tytuł piłkarza meczu dla młodego Sztena Fredriksena. Świetny występ Duńczyka. No i ręce same składają się do oklasków. Tutaj jeszcze Delio Rossi, były znakomity menedżer m.in. rzymskiego Lazio, a obecnie tutaj w tej mojej karierze selekcjoner reprezentacji Słowacji, oglądał Lukasa Harasina w kontekście powołania do reprezentacji. Zatem oczywiście Aziz Tetteh akceptuje karę. No a my wygrywamy trzecie spotkanie w tym odcinku, drugie w stosunku 2-1, no i jesteśmy już jedną nogą w półfinale Pucharu Polski. Tak więc moi drodzy, ten odcinek bardzo udany, 3 zwycięstwa, najpierw wygraliśmy 3-1 z Midtjylland, później 1-0 ograliśmy Pokoń Szczecin, no i później 3-1 również z Gdańską Lechią. Teraz przede mną mecze z Wisłą Płock, Midtjylland i Krakowem, natomiast my spotkamy się w kolejnym odcinku już w meczu rewanżowym ćwierćfinału Pucharu Polski przeciwko Lechii. Na meczu u siebie z Wisłą Kraków rozpoczniemy tym meczem już rundę rewanżową w polskiej ekstraklasie, no i meczem wyjazdowym na Estadio José Alvalade z na razie liderem naszej grupy, czyli drużyną Sportingu Lizbona. Tak więc za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Zobaczmy jeszcze, kiedy mamy następne zgrupowanie reprezentacji Polski. Mecze z Włochami i Serbią dopiero w listopadzie, zatem myślę, że spokojnie możemy sobie jeszcze kolejne mecze... Aha, nie, przepraszam. Z Lechią, Wisłą Kraków i Sportingiem gramy dopiero 17 listopada, tak więc najpierw będzie odcinek reprezentacyjny 13-16 listopada, tak więc przepraszam bardzo, prowadziłbym was w błąd, zatem kolejny odcinek poświęcimy meczom reprezentacji, no bez wątpienia najtrudniejsze i najważniejsze zgrupowanie przed nami. Gramy z trzecią w tabeli reprezentacją Włoch, trzecią reprezentacją oczywiście w tabeli naszej grupy eliminacyjnej. Spójrzmy jeszcze raz, jak to wszystko tutaj wygląda. Na razie zajmujemy miejsce drugie, mamy 13 punktów na koncie, no i oczywiście czeka nas jeszcze starcie z trzecimi w tabeli Włochami i liderem naszej grupy, czyli reprezentacją Serbii, która w zasadzie już jedną nogą zapewniła sobie awans do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Świata. Zatem kolejny odcinek będzie poświęcony reprezentacji Polski, właśnie na niego. Bardzo serdecznie was zapraszam na dziś, to wszystko co przygotowałem, serdecznie dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, na razie. Cześć!